właśnie brama informacyjna, że w Bogo będzie niedługo fiesta. Całe Śródmieście jest z każdej strony zrobiona brama. Tu jest taka, z innej strony jest... Plaza Park. Chcieliśmy zobaczyć pełny plan Bogo City. Jest to estakada. Pantalan. Kupuję jakiś przekąsek. Na nas w takim barku. Drogi. Tutaj właśnie buduje się taka znów brama. Wszystkie ulice wjazdowe do centrum. Na wszystkich ulicach są wstawiane bramy. Ta fiesta będzie 27 maja. To jeszcze za kilka dni. Teraz trwają przygotowania do tej fiesty. Jest garaż. Są dwa samochody mojego teścia. Stare co prawda, ale jeszcze jeżdżą. Chciałem wam pokazać, znaczy może wrócę tak, do swojej ostatniej nieudanej podróży do Polski, w której zdecydowałem, że jednak wracam tutaj i zostajemy na jakiś dłuższy czas na Filipinach. Nie wiemy dokąd, ale zostajemy tutaj. Chciałem wam pokazać pomieszczenie, w którym mamy zamiar otworzyć tą kafejkę internetową. Właśnie to pomieszczenie wygląda w ten sposób. Co? Właśnie to pomieszczenie prezentuje się w ten sposób. Nasze stoliki, jest ich 4. Nie ma jeszcze komputerów, ale planujemy w przyszłym miesiącu, na początku przyszłego miesiąca, jechać do miasta Cebu i tam zakupić te komputery. Ponieważ tutaj w mieście Bogo jest tylko jeden sklep, ma bardzo wygórowane ceny i trzeba zapłacić tylko gotówką, nie można zapłacić kartą kredytową. A tu nasza Oliwka właśnie jeździ sobie w wózku w tym pomieszczeniu. Będą tu 2 bądź 4 stoliki, jeszcze nie wiem dokładnie, a tu jest lada, to znaczy kontuar taki, w którym będziemy sprzedawać tam różne towary. Jeszcze nie wiem jakie, jeszcze do końca nie ustaliliśmy co tu będziemy oferować, ale wygląda to w ten sposób. O. Wejście jest do tej kawiarenki z tej strony. I tutaj wejście z ulicy. Tu będzie klient wchodził. Nie będzie mógł sobie grać bądź korzystać z internetu. Planujemy też kupić tutaj drukarkę, żeby móc drukować różne dokumenty w razie potrzeby. Tak jak mówiłem, ludzie tutaj nie mają bardzo dostępu do internetu. Jest dużo dzieci, do szkoły im potrzebne. Może będą korzystać. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to nam się wszystko ułoży. I tak właśnie wygląda to pomieszczenie. W dalszej części dzisiejszego filmu
Chciałem wam pokazać, jak moja żona uczy się języka polskiego. Proszę i zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Słuchajcie, teraz trochę sobie porobimy żartów, ponieważ jak wiecie, ja nie znam angielskiego dobrze, a moja partnerka nie zna polskiego. Teraz postanowiliśmy publicznie trochę potrenować. No ja cokolwiek angielski, a Minet będzie trenować język polski. Będzie to trochę może śmieszne. A może Minet zaśpiewa potem 100 lat? Okej. Okej, zaczynamy. What's your name? Moje imię jest Tanjo. O, brawo, bardzo dobrze. Where do you live? Mieszkam w Bugoy, prowincji Sebuk. Super! What is this? What is this? What is this? Laptop. Okay. To jest laptop. How much it cost? Ile masz lat? Nie, ile to kosztuje? Nie delet. Ja nie pamiętam. How old are you? Moja 30 lat. Brawo. Nie, brawo. Super. Very good. Nie comeback, wszystko jest ok. To musi być trochę śmieszne, bo polscy widzowie wiedzą, że ja nie znam angielskiego. Dobre. A ty nie znasz polskiego, ale pamiętasz, jak ja śpiewałem 100 lat, to pamiętasz trochę. Pamiętam. To spróbuj zaśpiewać. Nie ma problemu. To teraz Minet sing. Yes. No. 100 lat, nie dzieje nam 100 lat, nie dzieje nam. Jeszcze raz, nie żyje nam. Minet! Ja speak English, speak Tagalog, speak Cebuano, speak Poland. No. Speak Russian, okej. Okay. Dobre, dlaczego ja nie trafię Poland, ale ja speak Polish. Sorry, ale travel Poland, no today, ale travel Poland, pamięto. Nie pamięto, no. Ale słabo mi potem tu rok. No, no problem. No ja tego nie mam. Teraz live cebu, ale. Olivia speak English, Olivia speak Polish, Olivia speak Cebuano, Olivia speak Galo. Dobre. No okej. A jaki to moment nie lubisz? Nie lubisz nauka? Jak kochanie, Sławomir Olc. O, nie lubisz speak. Nie ma problemu. Minet jest junior, to speak Poland, no problem. Ja a Sławomir Old, to speak Tagalog, jest big problem. Ale nie ma problemu, ja nauka Sławomir, a potem Sławomir jest pamięto. I speak Sławomir jest pamięto. Bahaj, tak? Salamat, tak? Słuchajcie, macie teraz przykład, jak wygląda nasza wymiana poglądów, wymiana słów, a jak czegoś nie rozumiemy, oczywiście wchodzi w rachubę translator. Jest to trochę śmieszne, no ale chcieliśmy wam pokazać po prostu... Ale nauka sama mi potem nie
nasze prawdziwe relacje, jak one wyglądają. Trochę dziwacznie to wszystko wygląda, bo to jest mieszanka języków i tagalog, i cebuano, i polski, i angielski. Różne języki w naszym słownictwie występują. No widzicie, tak to fajnie wygląda, śmieszne to jest. Ja speak ilokano, ja speak ilongo, ja speak cebuano. No, beautiful talent. Tym oto śmiesznym akcentem naszej wymiany zdań chciałem zakończyć dzisiejszy film i zaprosić do oglądania naszych dalszych relacji, nowych filmów. Mam nadzieję, że będą ciekawe. Jak otworzymy tą kafejkę internetową, to też nagramy jakiś film, tak jak mówiłem. Może jak jeszcze będziemy podróżować do miasta Cebu, to skonstruuję jakiś film z tej podróży. I tak dalej. Dzisiaj jest deszczowy dzień, dlatego dzisiaj siedzimy generalnie w domu. Chociaż tutaj jaki deszcz pada, to też jest bardzo ciepło. Ale troszkę znośniej, uda się wytrzymać bez klimatyzatora czasem, bo jak jest upalnie, słonecznie, to klimatyzator chodzi, można powiedzieć, na okrągło, bo klimatyzacji tutaj niestety nie mamy. Zresztą ja nie lubię klimatyzacji, bo potem często choruję po klimatyzacji. Wolę tak, jak jest. Jak widzicie, dom minet jest duży. Ja nazywam, że jest to hacjenda, bo ma tu przedpokój, jadalnia, kuchnia, trzy pokoje, no i te pomieszczenie, w którym ta kafejka internetowa ma się znajdować. Jest taki korytarz jeszcze długi. Nie ma sufitu, co prawda, tylko w naszym pokoju jest sufit. No i taki garaż, jak tu pokazywałem, na samochody. Także dom jest bardzo długi, ma chyba ze 30 metrów długości, jak mierzyłem krokami. To jak na filipińskie warunki. No to tak jak powiedziałem, że jest to hacienda, bo... No bo jest to coś w stylu hiszpańskim. Tak mi to przynajmniej przypomina. Nie ma tu takich domów minet. Dom jest w tym przypadku tutaj wyjątkowy. Jest to stary dom, co prawda, tutaj o, na suficie, nie wiem czy to widzicie, o tutaj, o, są takie pęknięcia, te pęknięcia są po ostatnim trzęsieniu ziemi, tutaj też tak samo, o. To jest pamiątka po trzęsieniu ziemi, bo zdarzają się tutaj trzęsienia ziemi. Tajfuny, trzęsienia ziemi. O, i tutaj też z tej strony jest coś takiego, odpęknięty tynk. To jest właśnie pamiątka po ostatnim trzęsieniu. Jak ja tutaj jestem, to trzęsienia nie było, ale nie wiem, w którym to roku to trzęsienie było, nie pamiętam. Zresztą nie pytałem chyba nawet o to. Także zapraszam na dalsze filmy. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam, subskrybujcie mój kanał i mój film, który jest z podróży. Polecajcie znajomym, którzy po prostu chcą podróżować w tej chwili, żeby obejrzeli sobie ten mój ostatni film. Dziękuję, to tyle.